wraca, bo nagraliśmy ostatnio dużo strony jednej pewnej. I teraz gramy w CS znowu. Dzień dobry. Partnerem odcinka jest strona GeForce Skins. Strona, której zdobędziesz wymarzone skiny w CS 2. Otwieraj skrzynki z super dropami, twórz kontrakty ze zdobytych skinów i walcz w bitwach z innymi graczami. Wykonuj proste zadania i codziennie odbieraj darmowy bonus. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak Blik, PaySafe Card, PayPal czy płatność skinami. A korzystając z mojego kodu POZONIK otrzymasz aż 5% więcej przy doładowaniu. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję GeForce Skins za możliwość współpracy i przechodzimy do odcinka. Słuchaj, trzeba porozmawiać o tym, że dobrze jest ogółem. Masz wyższą rangę. Jak bardzo? Masz wybitnego mi wszystkiego obrońcę. Ja mam... No tak, no jestem lepszy. Ale zaraz się przegonię, tylko najpierw ważne rzeczy tutaj się dzieją. Mianowicie dopełniony zostało moje dopełnione. Nie, znowu kupiłeś skin jakieś. Wyposażenie są skiny, o, jest Factor New... Czekaj, po kolei, bo widzę... Szybko trzeba przedstawić, co się dzieje. Dokończyłem, że tak powiem, loadout cały. Mamy już salutki loadout na obu tych. SG nie zmieniam, bo wiecie, dostałem od widza już 100 lat temu. Słyszałem to, dziadzie. Dostałem od widza już 100 lat temu to SG, także go nie zmieniam. To jest od widza. I mamy tak, USP z Orion Factor New z naklejką FDATIC 2015. Taki USPSik, taki spoko. Jakbyś nie powiedział, z którego roku to byłbyś chory po prostu, nie? No trzeba. M4A4 Temukau w stanie Factor New. T-Zed Eagle kobaltowy zamęt. To jest z kolekcji 2013. Ho. Lekkie zużycie, oczywiście minimalek. To bieda trochę piszczy. 5-7 baśń, lekkie zużycie. Tech 9 Lavi na Factor New Startek. Dalej. MP5 SD Fosfor Factor New Startek. Nie, Factor New po prostu. Famas. Szybkie rozeznanie, Factor New Startek. Dobrze. Ej, nie mam bardzo szybkie rozeznanie na tym początku odcinka. Nawet go nie zamieniłem jeszcze. UMP Blaze, czyli żar Factor New. A mógł być Digiel Blaze. Mógł być. SG553, smocza technologia, Startek Factor New. P90, płytki grup, Startek Factor New. Nowa Koi, Startek Factor New. Negev, ciężki podnośnik, Factor New. Jeszcze dwie kapsuły. No nie, to Negev. A, przepraszam. Słuchaj, nowy loadout, trzeba przetestować mapy, to Memento. Dobra, na pewno. Co jest z tego oprócz najdroższe? Pojedynczy skin. No Temukau. Nie, chociaż kurde, nie wiem. Cześć, sprawdzę. No, sam nie, ale to nie jest drogie. Nie mam drogich skinów. No ile takie Temukau? Moi drodzy, ja nie mam drogich skinów. Dobra. Ogólnie ekwipunek wynosi 40 tysięcy. Ale nie mam drogich skinów, bo mam ich 20 parę, ale więc to się dzieli. Ale to za pieniądze, widzę, więc się nie liczy. Nie, no Temukau najdroższe. Temukau najdroższe. 524 zł. Tak to... No słuchaj, no ja nie mam drogich skinów. Ja nie jestem żaden kurde... Ja nie należę do Bungie, że mam kurde skiny za 50 tysięcy, tak? Niestety, no. Nas nie oglądają miliony kestek. Na razie ważne, żebyś bił wybitnego mistrzowskiego obrońcę. Albo ja, żebym spadł, jedno z dwóch. Ej, to byłoby w sumie tak i tak miło. Znaczy, biorąc pod uwagę, że ja dopiero wskoczyłem na tą rangę, a ty masz niedaleko jakby rank upa od siebie, no, to zakładam, że jeśli wygralibyśmy, no to ty dostałbyś rangę, u mnie by się nic nie zmieniło, ale jeśli byśmy przegrali, to u ciebie nic by się nie zmieniło, a no, u mnie trochę gorzej. Dobra, daj coś do podtrzymania, halo. Do podtrzymania? Daj coś podtrzymać, no. Digielek. Które? Digielek gdzie nowy. Digielek? Gdzie to no, leży, no. Taki. SG takie, masz na plecach. Smocza. Dobra. Technologia. Negev nowy, patrz jaki ładny Negev. Proszę zobaczyć, Factor New. Tutaj trzeba pokazać trochę, no, trzeba było dokończyć ten dzieła. Ten Negev to trochę jak z innej gry, panie. Patrz, MP5 nawet, Factor New, kurde. Nawet takie rzeczy. A Negev z innej gry? Ej, rzeczywiście, Valorantowy Negev! Valorant Negev, dobra, muszę. Taki, no jakby nie z tej gry totalnie. A widziałeś naklejki na MP5, czy Navi, widziałeś? Navi widzę, no. No fajnie widzę, zrobione, wie? Co? Czy nie widzę więcej? 5 jest gdzie, czekaj. No to tym, jak co? Pikniesz, a no? Dobra, trzecią widziałem, ale nie, gdzie jest reszta, nie wiem. Dobra. O, jaki tu AK, kurde. Na AAE i z Tchisu. Dobra, wygramy. Ara. Ja nie widzę nikogo. Dostałem w łeb. On też. Lewa. Do dwóch! Dobra, to tylko pyknąć muszę. Lewo. Dwóch po headzie. Oni będą czekać, że splantujesz. No wychylcie, macie jeden HP oboje, przecież wiem! Dobrze! Tak się gra w Counter Strike Global Offensive, znaczy dwa. Ale tego jednego też w łeb trafiłeś, tego co był tak, po prawej? Obu. Był dźwięk no heada, więc łatwiutko. Czym bym zagrał teraz? Ja bym zagrał sobie AK-47. Mam kasę, to będę sobie ją wydawał po prostu, kurde, felemole. Słyszałeś w tej nowej klaturze Razera, co podobno ma cheaty? Podoba mi się strasznie. Stary, oboje tu są!
What the fuck? Dobra, chyba koledzy przegali, więc... Ja chyba muszę poczekać na ciebie, bo ty, jak tam idziesz, to strasznie długo to trwa, jak ty idziesz dookoła. Ja chciałbym pogadać o tym, że kolega mi tak wysał, że zaraz się zesem. Ej, w ogóle miałem kapsułę otworzyć dla widza. Kupiłem dwie kapsuły widzu, żebyś coś było otwierane. Zaraz otworzysz. Zaraz otworzę, jasne, na półce. Ja przez ścianę już strzałem widza, już mam w dupie tego. Moczy! Co? To ty wysadziłeś te drzwi? Nie. Nice. O, sprzedać go. No, kurwa, nie! Ma 95! Nawet go nie drasnąłeś! No nie, nie drasnąłem go. No nie! Drzwi się wysadziły i gościu mi z Aki wywalił cały magazynek w nogi. Kurwa, jestem tak gówniany w tą grę! No nie widziałem go, nie mam oczu nawet! Nie wiem, jak gram jak gówno w zoo. No wiesz, że jeden zaczęło. Ja pierdolę! 93 w dwóch! 67 w trzech! Gdzie on polazł, że on nie dostał tym granatem? Ty, albo mi się zdaje, bo gość kurwa do mnie mruga! Patrz na górę! Ty kurwa mruga! Aha! Dobra, wydaje mi się, że... O cholera! Koledzy, no... Dobra, uwaga, robię test. Patrz, robię test. Jesteś gotów? Patrz. No, powiem ci, zaczyna mi to trochę walić. Ja teraz nie wiem, co myśleć, ale sobie otworzę kapsułkę dla widza. Uwaga, jedna kapsułka na jedną gę. Aha, poziom 10, jedna gra. A, z naklejkę mamy. Poziom 10, jedna gra na Steamie. Ten ma 69 gier. Ten drugi bardziej legitny, ten co nie gra. Ja znowu mi wyjdziesz przez ścianę, kolego, czy dasz mi chociaż zagrać? Czekaj, ja pójdę pierwszy. Uwaga, robię testa. Gotowy? Na górze. Czekaj, o. No, mówiłem. Śmierdziuch. Nad tobą będzie, możesz spróbować skanować, nie wiem czy... O. Gościu ma takie właśnie... ustawki na zasadzie pikselek. O, jak wiedział, no k***a wracam, what the fuck? 52. No, co jest k***a grane? Czy my jesteśmy jacyś chuj***a? Już to okej znowu? Biegaj. Ale to wejdź! No wlazłem z tobą, ale dostałem za wupy. No to co? No to spadamy za Angi. Czyli co, to może jeszcze raz siedzimy? Nie wiem, i no, czekamy, aż zejdzie Mołotow? Nie wiem. Może kogoś zabij! Ile mam fragów? Kurwa! Zdecydowanie gorzej. Nie no, skurwysynu ty no! Skurwysynu ty! 79 w trzech! A gość kurwa sniper jakoś siedział w smołka wcelowany. Wysadzam smołka, jakoś bym nie strzelał. Ja wyszedłem, gościu kucał i kucając wyskoczył z tego, zza słupa i dostał dobra. 79. Dobra. Teraz damy radę. I'm battle. I'mowo jesteśmy lepsi. USP z Orion z zaklejką Fnatic 2015, może to damy radę. Góra już jest jeden. Jeden dół. Ja jestem nice. Za dobry! Kurwa, jak ja mogę przegrywać w ogóle Wingmany, jak ja mam aima boga? No jak, to przegrywasz swoje... przeze mnie, bo ja nie robię fragów. Ale to nie ma znaczenia, ja jestem zbyt dobry aimowo, stary. Ja jestem dosłownie inkarnacją, kurwa, sluszy z CS'a go. Prawo. No jebany. Nie, jak on nas wyje z Gigla to. No, be nice. Ja potrzebuję, kurwa, MP9, wlatuje tam po prostu na blisko. A mogłeś powiedzieć, żebym ci kupił coś? Nie, stary, ja muszę zebrać tam wupkę. Smokuję tam. Czemu zasmokowałeś mi? Zamknij drzwi. Dobrze. Ja słyszę go. Nie mów mi, co my robicie, gadce. Ja nie wiem, że on tu jest. Ja nie słyszałem. Nie byłem za blisko. 10-1, dobrze jest. Co ja gadam? Zamy jadę tam. Dobrze. Aż ci odjęło mowę. Ja bym powiedział, że damy radę to wygrać, wiesz? Dwóch, jeden na prawe drzwi. Czemu nie patrzysz prawe drzwi? Czemu ty cały czas ty kurwa jesteś jako, że będziemy na blisko? Na blisko masz... Co ty narobiłeś? No bo ja rzucałem nade'a, ty wybiegłeś na środek i zginąłeś na środku. A ja zabiłem! Byłeś... Chodzi o to, że ty miałeś info, gdzie jest gość. Dobra, to ale to byli fuck? W krzyżowym, a ja nie miałem przeładowanej broni. Przeładowanej spermy chyba nie miałeś, żeby strzelić. Sam będziesz grał w tą gierkę. Nie mów tak. Mówię tak, bo ty mnie drażnisz. Ty nie patrzysz, gdzie ja jestem, wylatujesz gdzieś jak debil, giniesz i potem się prujesz, że ja zginąłem. Blas ci. Brawo. Ach, ja sobie. Nawet nie strzeliłeś. Strzeliłem! U mnie nie strzeliłeś. Aha, to mega CS! U mnie nawet nie strzeliłeś, u mnie tylko wszedł i p, dostałeś trzy głowy. No. Co, dostałem nagrodę za level? Nie, trzeba jeszcze jedną wygrać. Ja miałem jednego fraga, super mi poszło.
co, spadłeś? Czy nie spadłeś? Nie, jeszcze nie. Znaczy... Oni mieli orzełki! Tu czemu? Jeszcze nie. Nie wiem, no gra tak rzuca. Dobra, i tak ich nie portuję. Wiesz czemu? Bo CS ma to totalnie w p***dzie, czy ja portuję, czy nie? No to bo gość zmienia. Z odcinka, gdzie nazwałem odcinek największy cheater, co nam na OWE-pasie, pamiętasz to jeszcze? No. Przez ściany całkowicie i jeszcze nie dostał bana. Ten gość jeszcze nie dostał bana! Ale no to jeśli gościu tamten, który był takim totalnym obiusem, nie dostał. Nie no, pokazuję. Oni mają p***ane totalnie. No i niukę, no błagam, tylko nie na tych samych, bo przez jeden najlepsze tych to samych. Jest to, że nam się nawet nie chce marnować czasu, nie? Na to, żeby wchodzić i każdą osobę, bo moglibyśmy teraz wejść, pobrać ten klip, nie? Oglądać jak oni grają, czy patrzą przez ściany, czy nie? Ale nawet nam się nie chce. Chujowodór i browar, dobra, dobra, błagam, błagam, tu muszą być Polaki, błagam widzowie. Da, mają skiny, są bogaci, mają skiny, typowo motylka, no nie może czytać z motylkiem, no byś był pojebany na głowę. O, dostałem heada, no to dupę. Jeden plantuje gdzieś tu. Jeden leży, drugi pode mną. Jest za skrzynką. Nie, za mną! Za skrzynką, w rogu był. Raczej za mną. No jak? Ale dostałeś bułę. No cholera jasna, ciasna. No nie trafiam teraz, bo już wkurwiony jestem po tamtej grze. Ja tak mam. Jak ja się wkurwam na G, to... Ja myślałem, że on dalej tam w rogu siedzi. Spróbujmy, dobra, muszę znowu się odpalić. Ej, dobra. Trzy słowa widzę w komentarzach. Ja będę z tego robił up. O, dostał w łeb randomowo. Dobrze! Ty próbujesz prowar! Ty nie próbuj na mnie digielkiem walczyć, no bo z kolego, ja digielka to mam tak wypracowanego, że ci normalnie jaja dostanęły. To jest ich taktyka, wchodzą po prostu i plantują. No, i grają na czas. Proszę. Co? Nie chcę Galila, spierdalaj! Jakie niemiłe. Spierdalaj! Temu kału, faktoreniu. Kału? No zjadłem troszkę. Granted? On już already side, a ty nic nie mówisz? Nie, ja nie widziałem go, on jest w smoku przecież. Jak w smoku? No w smoku siedział, nie widziałem go. To mogłeś popatrzeć przez smoka, co dopiero jak strzelił do ciebie, to ogarnąłem, że jest gdzieś tam. Nie pobrałeś takich programów jak nasi koledzy w poprzedniej grze? Nie, zapomniałem, stary. A, to głupie zrobiłeś. Wywaliło mi się po prostu trochę, wiesz? Co masz tapingu? Ja p***dolę, wszyscy macie się powody lepsze. A, z dołu mi wbiegł i zaczął do mnie nawalać. Skąd? No, masz najda. No dosłownie tu, gościu wbiegł stekiem i trafił mi, nie wiem, głowę czy dwie, randomowo. Co ten dzieciaczek próbuje jak gana Mateunia? Przecież Mateunia to jest dobra, spróbuję zagrać AWP. O kur... to dziwne. Gdzie kur... patrzysz, te drzwi na prawo? No. Oszuście, oszukałeś mnie, hejterze! No patrzyłem, ale przecież mi się nie wychyliło, otworzyły się drzwi i kolesia nie widzę, no to czekam. Szczekasz chyba, oszukałeś. Jesteś... uczciwego jesteś... Mateunia. Jesteś gówne, manie. Czemu? Mówi, dobrze gram. No bo stoję i pilnuję tych drzwi. Ale że nikt nie szedł, no to no nikt nie szedł. Kurwa, pikuj, masz mieć jaja kurwa wyhodowane, a nie. Rzucam najda. No i chuj, ty nie pilnujesz ani lewej, ani prawej. Gilatis new. Ale nie mogłem zabić mojego Mateuszka. Classic Gilatis moment. Dobra, to patrzę teraz, będę patrzył te środkowe drzwi w takim razie. I które to są środkowe? Są lewe i prawe, kurwa. Te pod tobą tu. Mamy. Lewe. No to sporządź się, to ja prawe. Skurwysynu, ty pod jak? Pod tobą. Tu. Aaa, no przy skrzynce, za skrzynce schowany. Tutaj? Schowany, no. Po lewej, po prawej, no. Do gdzie tobą. To? O kur... Ja tak mówię, gościu tam przed... A mówię, gdzie ty wchodzisz? Po co ty wchodzisz w te drzwi? No, gościu, tu i ci oznaczyłem. A ty... Ja mówię tu, a ty... Dobra, idę w drzwi, elo. Takie... Mówię, ja przyswoiłem tą informację w inny sposób niż normalnie, no. Stary, robimy tak jak oni. Wysadzam drzwi, rzucam smoka i wchodzimy i plantujemy. No nie, no, stary, zabili 1-7 tą taktyką. No to nie powtarzajmy tej taktyki, no raczej. Jest... Dobra, wbijamy głównymi drzwiami, dawaj, chodź. No, przez nas wysadzą w pizdę, no. Brawo. Nienawidzę twoich taktyk. Dostałem nade'em i od razu w łeb. Nienawidzę twoich taktyk, ale możesz, możesz ci się zajmować hodowlą k***a jamników albo czegoś, jedba a nie... Jedwabników, stary, nikt tak nie gra nigdy! Mówiłem, że dostaniesz bułę i wypierdolisz się. Kto gra w ten sposób? A, już ci plecy mi się wydaje jeden robi. O. Nie rób ale, tak, ale, nie wymy... Nie, ty masz ale zakaz... Ale grają legitnie, bo pierwsze dwa strzały nie trafił w ciebie. Kolego, przestań wymyślać taktyki, k***a. Jak zawsze się wszystko idzie w dół, jak wymyślasz taktyki. Ty masz umysł szturmowca, a nie k***a taktyka. Proszę, trzeba ci nie p***dolić. Nie!
Nine, chciałem powiedzieć. Jak ja nie trafiłem? Nie wiem. Widzu, napisz w komentarzu. Pierdolony. Tak napisz. O! Moja wina. Nie, to jest moja wina. Ja to przegrałem. Ja nie wiem, k***a, jak ja nie trafiłem. Gość stał przede mną. Godzinę. I ja nie trafiłem jednym tapem. Ja na górze też siedziałem masę czasu i... Czy powiedziałeś Massachusetts? Gdzie jest Massachusetts? Masę czasu. Ja rzucam flesza tam jak coś. Massachusetts! Dobra, pierdol się. Dobra, siemanko. Aha, w ten sposób. No. Dobra, tak, smoke to... O kurde. Dobra, ja się wbiłem, chodź. Chodź, ja ci powiem, gdzie on jest. O, nieważne, dostał łeb instant. Ale k***a, trafiłem. Ja chciałem ci powiedzieć, gdzie ja wskoczyłem po prostu i gościu dostał w łeb od razu pierwszym pociskiem. Ty chyba wygramy. Po ząbeczku, co? Po ząbeczku uczucie. Jeszcze na Polaków to lepiej. Ale jesteście dobrymi Polakami. Ja ci kujowodu i brawa życzę wam, chłopaki, jak najlepiej. Nie oszukiwaliście w grze. Komu nie zdarzy się przegrać Wingmanika? A, nad Sylosem. Nad Sylosem? Nad tobą, to jakby po prawej. Może być na prawo od Sylosu. Jesteś przekonany, że nad? Jesteś dobry, im podajesz, ale mam f***pece, nie? No. O, Massachusetts! Jaki wcelowany był ciebie. Myślałem, że go oszukam, jak pójdę w tą i z powrotem. Tam to jest tak, jak ja to lubię mówić. Wąskie gardło. Tak lubisz mówić? Lubię tak mówić, no. Chodź! Dobra, no nie, no ty nie będziesz chciał ze mną. Nie chcę z tą taktyk, naprawdę, Kiesniaku. Proszę cię... Uważaj, bo on wysadza drzwi. Ja wysadzam go. Ja wysadzam ich obu! A, 54 dróg mu zadałem. Dobra, czy dostanę nagrody jakieś fajne? Błagam jakąś skrzynkę. Może rankup? Skrzynka, jebać rankup, chcę skrzynkę za 4 suwy. Mhm. Dajcie mi może skrzynkę za 1500. Złoty. Jest, dobra, jest level zbity. Teraz poprosimy o rankup. Nagrodę. Jak rankup? Ta, p***olisz, że rankup dostałem. Nie, ty nie, ja tak. Żartujesz. Tak, nie. No, kurde, jesteśmy mnie! Ale lekko ciśnienie się podniosło. No to bym się naprawdę zabolało. Dobra, uwaga, nagrody. Ja p***dolę. Dobra, skrzynia załamania. Czyżby to było idealne do tego? Pepe, bizon, szkic obiektu. No i jeszcze skórka pomarańczy. Dobra, weź skórkę pomarańczy, bo aż mi wstyd wychodzą. Biorę, kurwa, tą skórkę. Weź do tej AWP Boom skórkę pomarańczy. No, pasuje. Chyba trzeba wymienić mojego F57 Basin na skórkę pomarańczy. Teraz od dzisiaj tylko będziesz grał tego skina. Zapomniałem otworzyć pojemnik, także pojemnik jeszcze widzowie z naklejką 10 urodzin. Mega opening. Też pomarańczowa. 4 zł wydane i zarobione. No, chyba 30 groszy max. No, także odcinki daily oczywiście są, więc oglądajcie. To Kestianka. No i co? No i Ela! Pepe.